myślę, że to było gdzieś w okolicach 10 roku życia. Wtedy sobie pomyślałem, że chciałbym spróbować tego. Wcześniej jeździł mój tato troszkę w kolarstwie i zawsze mnie ciągnęło do roweru. Ale taki chyba moment właśnie przyszedł, kiedy miałem 10 lat, wtedy pomyślałem, że to jest ten czas i poprosiłem po prostu tatę, żeby zapisał mnie do przybliskiego klubu tutaj, niedaleko mojego miejsca zamieszkania. No i wtedy wszystko się zaczęło. Mnie ojciec nauczył na jeździć na rowerze. To był taki właśnie ten mały niebieski rowerek z kijem wsadzonym i mnie tata tam po wiosce prowadzał, żebym się nie wywrócił. Oczywiście się wywracałem cały czas. No i tata mnie zapisał do tego klubu. Jak mnie zapisał do klubu, no to się wtedy zaczęło. Wygrałem pierwszy wyścig, na który w ogóle pojechałem. Wygrałem i to było no, fajne, bo wygrałem ten wyścig, bo wszyscy pojechali prosto, a meta była w prawo. Grupa Active Jet powstała po to, żeby pokazać też w Polsce, że staramy się promować inne standardy. Staramy się być jak najlepiej zorganizowani logistycznie, treningowo. Wykorzystujemy najnowsze technologie, jeżeli chodzi o trening, monitorowanie zawodników. Jeżeli przyjdziemy tutaj grudzień, styczeń, luty, tu jest ciężko przejechać samochodem, jest tyle rowerzystów. Wszystkie grupy zawodowe tutaj trenują, tutaj się przygotowują, są świetne warunki. To są super specjaliści i niesamowici zawodowcy, którzy rozumieją każdą swoją godzinę spędzoną na treningu, każdy czas spędzony dla odnowy, także myślę, że to nie trzeba im tutaj jakiejś dodatkowej motywacji. Natomiast myślę, że to też jest dla nich fajne, że ja jadąc z nimi godzinę, dwie, cztery, pięć, odczuwając też ból, bo to nie jest takie proste, rozumiem ich zmęczenie. Natomiast wiem, że to są zawodnicy, którzy na pewno będą w przyszłości godnie reprezentować polską reprezentację i swoich sponsorów.